Yep. Yeah. I think so. Witaj. Hello. Mam jedno pytanie, ale myślę, że to wyjdzie w trakcie rozmowy. I've got one question, but it will just pop up while we talk. Chciałbym porozmawiać bardziej o bezpieczeństwie, o BHP. I would like to talk about security or możesz precyzować dokładnie, okay, bo to... Security is good. Or safety checks. Okay. Safety checks maybe is a better word. Robiłem przez długą część swojego życia coś bardzo podobnego do tego, co ty robisz, chociaż w zupełnie innym zakresie. For a great part of my life I've been doing a thing that was similar to what you're doing, but slightly different. Yes. Next. Generalnie tak jak ty, uczyłem nie ucząc. Just like you, I taught people innych, tak? Tak. I taught people by not teaching them. A cała nauka polegała na tym, że mówiłem, jak trzeba coś zrobić, coś bardzo nietypowego, przekroczyć pewną granicę, a później wszyscy zostawali sami, tak jak tu. The whole teaching was about how to cross a certain borderline, przekroczyć granicę, tak. I co dalej? Będzie dalej. And then people were just left alone, just like here. Przez długi okres mojego życia pracowałem jako instruktor spadochronowy. Well, for a long time I worked as a parachute jumping instructor. Ci, którzy przychodzili tak jak my tutaj, przyszliśmy, a wszyscy chcieli skakać. People who came to me, all of them wanted to jump with a parachute. Mówiło im się, jak to trzeba zrobić, że to jest absolutnie bezpiecznie. I told them that how to do it and it was absolutely safe. Po czym w samolocie z pełną chęcią stawali przy drzwiach i byli gotowi do skoku. Then while on the plane they just stood near the door and they were absolutely ready to jump. I stali. And they did jump. Jak się go pytało jednego czy drugiego, albo mówił skacz, a on mówił tak. I dalej stał przy drzwiach w samolocie. Oh, so nie skakali, tak? Tak, tak. Stali z pełną chęcią, ze spadochronami na plecach skakali. I nie wyskakiwali. Oh, so I just misheard it. Yes. They did not jump. So they said, yes, we want to jump, but when their turn came, they didn't jump. Przygotowanie do skoku było pełne, tak jak nasza chęć przejścia przez tę granicę, ale stoimy. They were absolutely ready to get outside the plane, just like we here, but they didn't move, just like we. I teraz, tak jak ty nie możesz nam pomóc, tak my też nie mogliśmy robić żadnej roboty związanej z fizycznością. Just like you can't help us, we also couldn't do any physical job, like you mean push yes. them. We couldn't no. push them. Z tym, że teraz taka sugestia i pytanie. And now the suggestion and the question at the same time. Nam udało się mimo wszystko wypracować metodę pomagania kursantom. We managed to work out a method to help those people participating in the course of parachute jumping. I zastanawiam się, czy nie da się tego przetransponować na branżę duchową, czy nie ma jakiegoś takiego myku. Can we do the same thing with the spiritual thing? So can we figure out a trick like this. W spadochroniarstwie to też wyglądało dosyć skomplikowanie, ale cała sztuka polegała na tym, że łapało się młodego człowieka za kask. I don't have to jump. No jump. Nie muszę skakać. I am calling them. I am on a permanent free fall. Ja bez przerwy spadam, jestem
jakby wolnym spadku, upadku z samolotu. And I tell them it is cool. I mówię sobie, jest super. See? But if they don't jump, that's up to them. They can stay in the plane, no jeżeli, problem. Jeżeli nie skaczą, to zależy tylko od nich, mogą zostać w samolocie. I go on enjoy my free fall. Ja mówię im, spadajcie razem ze mną, a oni decydują. See, I am calling them from the space, as a space. It is safe. Wołam do nich ja z przestrzeni, jako ta przestrzeń, że mówię im, że jest bezpiecznie. But there is no magic formula, there is no trick, you cannot force anyone. Ale nie ma żadnej sztuczki magicznej, żadnego triku, żeby zmusić ich do tego. Because no, there is nobody to force. To be forced. Nie ma nikogo, kto mógłby zostać zmuszony. Consciousness is still enjoying the identity with a particular form of expression. Świadomość po prostu, świadomości podoba się to utożsamienie z jakąś tam formą istnienia. Consciousness is still is very much identifying itself with Obama and Putin and the other one and here and there and having fun playing that game. Świadomość utożsamia się z Obamą, z Putinem, z innym, tym, tamtym. Then, if you know that that is what you are, to force somebody is to force yourself, so you leave everybody alone, you go on, see, floating in the space of your existence. Jeżeli wiesz, że ty jesteś tym, że jesteś świadomością, po prostu znajdujesz się w stanie tego spadku. Nieustającego. I don't have any plan, I don't have any expectations, and actually have to be remembered to come here. Nie mam żadnych planów ani oczekiwań, muszę tylko pamiętać, żeby przyjść tutaj na spotkanie. That's my general experience with the organizers. To jest moje jedyne główne doświadczenie z organizacją. I am lost in what I'm doing. I say, Caesar, in 10 minutes we have to go. Ah, okay. Zupełnie jestem zagubiony w tym, co się dzieje. Ktoś mi szepcze tylko na ucho, że za 10 minut musimy tutaj być. Doszliśmy w takim układzie do mojego pytania. Now the question. No. Okay. Tak jak w spadochroniarstwie, tak i tu przypuszczam, podstawowym elementem, żeby zrobić ten krok, jest poczucie bezpieczeństwa. Just like in parachuting, the same thing is here, that you have to feel safe before you jump. I'm not sure about that, but... Tak myślę. Teraz... He thinks, I think so. Okej. Okay. Kwestia taka. I to jest konkretne pytanie. On the contrary, here you have to lose all sense of security because there is no guarantee. Tu musisz stracić poczucie bezpieczeństwa. Tak dość przeciwnie do tego, co mówisz. Okay. See, when consciousness is free from identity with losing the body. I'm losing the pum pum. See? Yeah, that's guarantee. I'm talking about tick. See? When consciousness is free from identity with form and past. Kiedy świadomość jest wolna od utożsamiania się z formą. Consciousness will not. So consciousness won't be. No, that's okay. Hello. I think it's this. Consciousness won't be able even to. Consciousness won't be able to predict what is going to be the next movement. Świadomość nie może przewidzieć, jaki będzie następny ruch. So he doesn't even know what is going to do next, what is going to be the next expression. Nie wiemy, jaki będzie następny krok, co się wydarzy następne, jakie będzie następne przejawienie, wyrażenie się tej świadomości. Absolutnie proste pytanie. One simple question. Nie, to jest first. This question. Jaki mamy wpływ na swoje życie? How can we influence our lives? No need. Nie potrzebujemy tego robić. We just live our life. We what? We just live
We just yeah something is funny here. I don't know what it is. Batteries are low. I was thinking today to buy new ones. Ale mój też wysiada momentami, także nie wiem, czy to chodzi o baterię. You need to listen to him anyway. Yeah. You just maybe batteries, but this is full of battery. I don't think it's a battery now is working. No, give it to you, yes, whatever you say. Okay. Marcin, ale moje też się czasami psują. So consciousness, you just live your life in peace, that's all. Pozostawiacie życie w spokoju, to o to chodzi. There's no need to influence anything. Nie trzeba wpływać na cokolwiek. See, if something is going to be influenced, it's going to be influenced. Hello, jeżeli hello, hello. Na coś wpłyniemy, no to będzie to wpłynięte na. See, for example, zostanie zmienione. I went to the doctor this morning, yesterday. Poszedłem wczoraj do lekarza. And then my hip was replaced. I przestawiono mi biodro. I mean, it's like everything happens by itself. We must understand it. Wszystko się dzieje samo z siebie. Nie musimy tego rozumieć. Everything is just happening by itself. Wszystko się wydarza samo z siebie. If something needs to be fixed, it's going to be fixed. If something cannot be fixed, will not be fixed. If something needs to be fixed, it's going to be fixed. Jeżeli coś ma być naprawione, to zostanie naprawione. If I need to know something, I will know it. Jeżeli będę potrzebował, żeby o czymś wiedzieć, to będę to wiedział. I was taken by surprise by these beautiful people here that say, "Sister, come, I will take you to this doctor." Jacyś ludzie zaoferowali mi, że zabiorą mnie do lekarza i tak się to po prostu wydarzyło. And somehow, okay. I nagle już jest w porządku. What a release. Jaka ulga. See, it just happens, you just walk. Ty po prostu idziesz. And all what you need is going to be found along the way. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdzie się po drodze. Now, it's up to you if you believe this or if you trust in this. To zależy od was, czy zaufacie temu. This universe is within you. Ten wszechświat jest tak naprawdę wami. It's all for you. I jest dla was. To jest właśnie moje pytanie. Generalnie chodzi o to, że mamy odpuścić, tak to rozumiem, zaufać na 100%. Generally, as I understand it, we have to let go, but trust 100%. I? No need to trust neither. Nawet nie potrzeba wierzyć, ufać. That's the thing, that to trust, you need two. To trust, you need two. The one that trusts, what is trusted? That doesn't exist. Żeby ufać, trzeba mieć kogoś, kto zaufa i coś, czemu będziemy musieli zaufać, a nie ma tych dwóch. There's no need for anything. Nie ma potrzeby na nic. Myślę, że w tym punkcie jest wąskie gardło. Dlatego my tu siedzimy, a przepraszam, ilu się z nas przerzuca na drugą stronę? Że ten kawałeczek, jeżeli by przerzucić niestety przez mózgi, przez głowę, bo w tym momencie my jesteśmy jeszcze w głowie i mówić o całej reszcie jest przynajmniej o jeden krok za wcześnie, albo przynajmniej to zrobić. So I think we are at this very peculiar, difficult point, because all of us are sitting here listening to your words, but how many of us have jumped? I don't know. So maybe I'm not counting who is jumping or who is not jumping. A Cezar nie liczy, kto przeskoczył już, kto już się odważył, albo kto. I'm just talking. On po prostu mówi. I'm not concerned at all how it's going to be the outcome of this talk. Nie wiem, jaki będzie rezultat tej rozmowy. I'm not concerned about the result of what I do. Nie zajmuje mnie też jakby rezultat tego, co się wydarzy. I'm just concerned about doing. Po prostu zajmuję się robieniem. Knowing that doing and being are one and the same. Bycie i robienie są jednym i tym samym. How's going to be the outcome? I'm not concerned at all. Jaki będzie koniec tego? Nie przejmuję się tym. Everybody can understand, nobody can understand, 50% can understand, 50% cannot understand. Whatever is going to be the outcome, I'm happy with it. Czy wszyscy zrozumieją, czy nikt, czy tylko połowa? Będę zadowolony z każdym wynikiem. Whatever we think is an illusion. That's the whole point. Wszystko, co myślimy, jest iluzją. I think. See?
Absolutnie cieszę się, że jego to nie interesuje. Mnie interesuje tak naprawdę z tej sali jedna osoba. I to jestem ja. Okay, I'm glad that you don't care about it, but he cares. No, it's not that I don't, it's not that I don't mind. To nie chodzi o to, że on się tym nie przejmuje, tylko po prostu rozumiem. Jest jakby... In English, nie mogę znaleźć polskiego słowa, ale rozumiem. In English, I don't care is basically to be careless, carelessness. Don't care po angielsku znaczy, że się nie troszczę o coś, się po prostu zaniedbuje. I don't mind means not to be preoccupied. I don't mind is like not being preoccupied. Don't mind z kolei chodzi o to, że nie zaprąta ci to głowy po prostu. Preoccupied. To be busy, mentally busy before something occurs. Nie zajmować się czymś, zanim coś się wydarzy. Po prostu takie było znaczenie słów, które chciał przekazać. Just to be occupied. Po prostu być zajętym, a nie być zajętym przed, jakby tłumacząc to z angielskiego bezpośrednio. Uproszczę to. Prowadzę jakieś tam biznesy. I run businesses. But that, what is the question? He said, I will ask a question, but he's stating. Może wrócimy do pytania. To jest właśnie pytanie, tylko that's uproszczone. This is all one question. No, these are just statements. To było stwierdzenie, mówi Cezar. There's no question mark in what you say. This admiral sign in what you say, there's no question mark. Nie znalazł jeszcze znaku zapytania. Who is running a business? Błogosławieni cierpliwi, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. I will ask the question then. No w takim razie Cezar zada pytanie. Who is running the business? Kto zajmuje się biznesem? Who is teaching parachuting jumping? Kto uczy skakania na spadochronie? Who is here talking? Who is here listening? That is the paramount question. Kto tutaj mówi? Kto tutaj rozmawia? To jest najważniejsze pytanie. Wrócę, bo to słyszałem wczoraj, przedwczoraj, słyszałem na płytach. Książki Ramany Maharishiego przeczytałem i dalej siedzę na tym krześle, ale nie w tym samym miejscu, co on. Dlatego podążę moim tokiem myślenia. Jeżeli on się włączy, to fajnie, a jeżeli się to nie uda, no to dalej zostaję na krześle tylko obok. I'm getting this. Heard what you just said before and the day before, and he also read books by Ramana Maharishi, but he still sits on that chair, not on this chair, and he expects you to exchange views, exchange. Or otherwise, oczekujesz czego dokładnie? Inaczej. Teraz przejdę do pytania. Now the question. Okay. Same time is one question. Who is the questioner? That's the question. Question the questioner. Question. Można? Po prostu przerywało. Question the questioner. Zadaj pytanie temu, który pyta. If you question the questioner. Zadaję pytanie temu, który pyta. Mirosławie. I'm asking the one who's my asking. Name is Mirosław. He's Mirosław. Mirosławie. Mirosław. A jeżeli siądziesz sobie na wykładach koło Cezara, zostawisz biznesy, czy świat zaopiekuje się moimi biznesami, chlebem dla moich dzieci, a czy mogę być spokojny, jeżeli będę miał informację, że ja robię swoje, a... Okay. Będę mówił głośno. Jeżeli będę miał informację od kogoś, kto wie, że to się zadziewa i nie ma zmiany, to gotów jestem się poddać i to przejście być może zostanie przyspieszone albo się zadzieje. Inaczej jest lęk za plecami i siedzimy tak, jak siedzimy. So he's asking himself, Mirosław, if you leave your businesses to come here and sit with Cezar, will my businesses be taken care of and will my children have food to eat, etc.? If I can have this certainty, maybe I can follow.
No, because you want guarantee, and this is the problem with spirituality, and you look for a spiritual teacher for a magic formula that guarantee that your life is going to be a garden of roses. To jest właśnie problem z praktykami duchowymi. Szuka się po prostu jakiegoś nauczyciela i obietnicy, że nasze życie zamieni się w ogród różany. That doesn't exist. Tego nie ma. That doesn't exist. There is no. You're looking for something. Szukasz czegoś. And I have, and I'm giving you nothing. If you want nothing, by all means. Mogę ci tylko oferować nic. Więc jeżeli chcesz, oczekujesz niczego, to właśnie to mogę ci dać. Nothing is there, and it's you. Jest, nic jest tutaj i jest ogromne. But you have to question what you call you. No, przepraszam, to nic, nothing you is you. To, yes. Nothing is tobą, ale musisz zapytać się. To, to nic jest tobą, ale musisz zadać sobie pytanie, kim jesteś ty. Everybody goes to gurus looking for their life to become better. Wszyscy idą do guru z prośbą, chęcią poprawienia swojego życia. Everybody, when they pray, even the prayers are selfish. It's either give me something or take away this something from me. Wszyscy się modlą, chociaż ich modlitwy są dość często dość egoistyczne, bo proszą o to, żeby coś dostać albo żeby coś im zostało odebrane. My Lord, give me a husband. Daj mi męża. My Lord, take away this husband from me. Zabierz ode mnie. Housewife? Husband. Zabierz tego męża. See? And make sure that you give me a better one. I daj mi lepszego. What's wrong with you? What is wrong with you? Co jest z tobą nie tak? This is how much you love me. To tak mnie kochasz. So we are beggars. Jesteśmy generalnie żebrakami. We are begging. Błagamy. This is why we are suffering. I dlatego cierpimy. Simply because we don't know what is our true nature. Ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, czym jest nasza prawdziwa natura. If you know that you are the very source of whatever you can possibly need. Gdybyś zdawał sobie sprawę, że jesteś źródłem wszystkiego, czegokolwiek byś pragniesz, mógłbyś zapragnąć. This universe will come and worship you. Cały wszechświat przyszedłby i zacząłby cię wielbić. My friend, this universe came out of you. Ponieważ ten wszechświat wychodzi z ciebie. By you. Przez ciebie się staje. For you. Dla ciebie. Because nobody else is there. Ponieważ nie ma tam nikogo innego. But if you carry on believing that you are something that came out of you. A jeżeli będziesz nadal wierzył, że jesteś czymś, co wyszło z ciebie w sensie ciała. If you carry on believing that you are a separate entity. Że jesteś oddzielną istotą. Lost in the world. Zagubioną w świecie. Struggling for something. Walczącą o coś. Then you will go on. Running after gurus and therapies and Jesus retreats and seminars and so. Do guru, na retreaty, na seminaria, na odosobnienia. I wish I can get my money back. I chcesz odzyskać w końcu pieniądze za to wszystko. If I could get a refund of all what I spend in spirituality, I will be rich by now, not having to give talks. And have to beg for donations to survive. Gdybym chciał odzyskać wszystkie pieniądze, które wydałem na duchowość, na poszukiwania duchowe, to nie musiałbym teraz nauczać i prosić o datki, bo byłbym po prostu bardzo bogaty. Witam w klubie. Welcome to the club. There is no guarantee. Nie ma gwarancji. And yet, there is every true, not teacher, but I will call them. Not teacher, but how can I call them? Speakers of truth. Jednak są tacy, nie może nie nauczyciele, nie chcę używać tego słowa, ale ci, którzy mówią o prawdzie. Tells you, it's gonna be fine. Którzy mówią ci, będzie dobrze. Because that is their own experience. Ponieważ takie jest ich wewnętrzne doświadczenie. It's gonna be fine. Wszystko będzie dobrze. But we are like this. Like in the plane, like you say in the plane. Wtedy czujemy się tak jak w samolocie. See, the door opens up and the empty space is there. Terrified, I would never jump. Drzwi są otwarte, przestrzeń otwarta, widzimy ją, ale zapieramy się w tych drzwiach. I will hold on to my old beliefs. Trzymamy się własnych przekonań. To my old ideas. See? Własnych idei. Yeah. Otherwise, life goes on smoothly. A tymczasem życie po prostu sobie biegnie bardzo, bardzo płynnie. If you need food, whatever you need will come to you.
Jeżeli potrzebujesz jedzenia, wszystko czego potrzebujesz przyjdzie do ciebie. And whatever you don't is going to be taken away from you. whatever you don't need is going to be taken away from you. A wszystko czego nie chcecie zostanie wam odebrane. When you look around, oh my God, it's not longer there. Rozglądacie się i tego już tu nie ma. But when you look around, oh my God, it is there. Albo patrzycie, o jest. It gets manifested. Ponieważ się manifestuje. See? It gets manifested. And the manifested come from the unmanifested, which is your true self. To, co się manifestuje, pochodzi z niezamanifestowanego, nieprzejawionego, które jest twoją prawdziwą naturą. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. This moment I know trzeba pełnego zaufania. Now I know that I need full trust. I skoczyć bez spadochronu. And jump without a parachute. Don't trust me. nie ufaj mnie. That's my point also. Don't trust me, don't believe me. O tym również mówię, żebyś nie ufał i wierzył mnie. Trust yourself. Zaufaj sobie. O tym właśnie mówię. This is what he's talking about. Yes. Thank you. Why should I suffer? Thank you. Dlaczego mam cierpieć? Why should I struggle? Dlaczego mam się starać i walczyć? Why should I lack anything? Dlaczego miałbym like? Lack. A dlaczego of miałoby anything. Mi czegokolwiek brakować? Why am I seeking something? Dlaczego szukam czegoś? Why am I looking for something? Dlaczego czegoś szukam? What is that that is making me run, look, seek, trying to find something? Co jest to czymś, co mnie pociągnie, żebym to znalazł, odkrył? An idea. Jakaś myśl. The idea that what I'm looking for is not already there. The idea that I'm looking for. What I'm looking for is not already there. Ta myśl, że to czego szukam, jeszcze tego tutaj nie mam. Including myself, which is what I'm really looking for. Włączając to mnie samego, a tego właśnie przecież szukam. Because this is what we are looking for, we just don't know it. Właśnie tego szukamy, po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. I want an experience, a particular situation, a particular condition that offers me permanent peace, happiness and love. Chcę jakiegoś doświadczenia, uczucia, które zapewni mi stałą miłość. So you're looking for yourself. Tak naprawdę szukamy właśnie siebie samych. Which is permanent peace, happiness and love. Bo jesteśmy właśnie stałą miłością, szczęściem, radością. This is why we laugh at the end of the so-called spiritual journey. To dlatego właśnie zaczynamy się śmiać na końcu tak zwanej ścieżki duchowej. Maybe I don't know if you read this from Ramana Maharshi. You mentioned Ramana Maharshi now. Wspomniałeś Ramana Maharshiego. He said that you're going to laugh at the end of all your efforts when you realize that you are the blooming self that you are looking for. Bo on właśnie powiedział, że na koniec będziesz się śmiał ze wszystkich swoich wysiłków, kiedy odkryjesz, że jesteś tą rozkwitającą jaźnią, tym czego szukałeś. Oops, it's me. Oops, to ja. I am looking from where. I am looking for the place from the place that I am looking for. I am looking from the place as the place that I am looking for. I am looking from the place that I am looking for. Szukam miejsca z miejsca, którego szukam. I am looking for silence from silence as silence. Szukam ciszy z ciszy, wychodząc z ciszy, będąc jednocześnie ciszą. See? This is what I'm saying. Stop looking. Przestań szukać. Because it's there. Ponieważ to już jest. And then if you stop looking. Jeżeli przestaniesz szukać. Silence will reveal itself. Cisza się odsłoni. By itself. Zupełnie sama z siebie. To itself. I sobie samej. See? It reveals to itself. Ona odkrywa się, odsłania sama sobie. Who becomes aware of the silence is silence. Who becomes aware of the silence is silence. Ten, który staje się świadom ciszy, jest sam ciszą. Who notices the presence of the silence is silence. Ten, kto zauważa obecność ciszy, jest ciszą. It's so ridiculous at the end, I'm telling you. To jest takie prześmieszne, co mówię. It's a joke. To jakiś żart.
This is the divine joke, the cosmic joke, the cosmic whoops. Wielki kosmiczny żart, kosmiczne ups. See? The absolute get lost in the relative. Absolutne zagubia się w tym relatywnym. Silence względnym. Get lost in what happens in it. Cisza gubi się w tym, co się jej przydarza. See, believing that is one thing that is happened within itself. I wierzy, że staje się tym, co się w niej przejawia. What to do? Co zrobić? That is a fact. Taki jest fakt. Okay. Thank you. Dziękuję. Thank you. What have I done anyway? You want to come? Come. Please. Oh, you hold the list. Hi, how are you? Oops, thank you. Wow. Oh. Karteczkę napisałem, mama mia. Bo miałam chęć pytać się. Can I? Ale to... Jesus, nic. Nic. Moje myśli to są work to do. These are just my thoughts. Uh-huh. These are your thoughts. This is your thoughts, and you are the and chcę zapytać ciebie mniej więcej o te moje takie sugestie. I po pierwsze jedna sprawa. Przyszedłem tutaj. I won't touch your thoughts. I will leave your thoughts alone. Zostawię twoje myśli w spokoju. I hope you can do the same. Myślę, że ty możesz też to zrobić. Nie, bo zaplątają mi cały czas z głowy. Przyszedłem tutaj, od razu jedna myśl mi nawiązała się. Te obrazy, które tu widzimy, te wszystkie w koło. Is he talking to me or jest to them? Miejscowość dolistowo. All these pictures that we see around us are come from a place called Dolistowo. Dolistowo from Poland. In Poland. Takie dziwne, ale prawdziwe. Przyszedłem tutaj porozmawiać właśnie z panem Cezarem, ale też mówił pan o kobietach coś niedawno, tak czy nie? As far as I remember, you spoke about women not such a long time ago. Ah, women. Women. What happened with women? Co takiego z kobietami? Z kobietami właśnie to jest to związane z kobietami. Dolistowo. Dolistowo is connected with women. I see. Mam taką dziwną ksywę, ale taką dziwną, ale prawdziwą. And what is the connection with the paintings now? Jakie jest połączenie z tymi obrazami? O co chodzi? I kind of got lost. Tego nie mogę zdradzić, bo to jest moją tajemnicą. Mniej więcej. He can't tell you, because that's his secret. Tak powiem. So that means that you have no idea what you're talking about. Pardon? That means that he has no idea what ale he's talking masz about. Pojęcia, o czym nie rozmawiał, tak? Słucham? Nie, mówi, że nie masz pojęcia, o czym mówisz w takim razie. Ja wiem, o czym mówię, dokładnie wiem, o czym mówię. Knows a ty exactly nie musisz o tym wiedzieć. You don't have to know ani this. Każdy z tych, którzy tu siedzą. Okay, może kiedyś się dowiedzą. Dalej, nie? Tak, mam taką ksywę śmieszną, ale prawdziwą, żaba. Co panu mówi mniej więcej żaba? My nickname is Frog. Does the word frog ring a bell? Does it tell you anything? No, it doesn't tell me anything. Nic. Mam pytanie na przykład odnośnie jego wizji, którą miał, chyba tak. Even my own name doesn't tell me anything. Nawet jego imię własne nic mu nie mówi, więc ciężko oczekiwać. Łukasz, miło mi, Cezar, tak. Mam pytanie odnośnie wizji tej, której tam była. Tak, czy nie? Chciałem się o tym dowiedzieć mniej więcej, bo przyszedłem po to, aby wysłuchać, co się stało, że tu właśnie siedzi pan Cezar i mówi do nas, co się stało w jego życiu. He had a question about the vision or this experience you had in the past that changed your life and what was it exactly? That is his question. He would like to know more about it. The loss of the identity with what I believe was myself. Nastąpiła utrata identyfikacji z tym, w co wierzyłem, że było mną wcześniej. Jak to wyszło? No, nie wiem, czy szedł, czy... Were you walking at that time? No, I was standing. Stało. Dobrze, co jeszcze, co więcej? Chciałbym wiedzieć. Seriously. Can you say something more about it? He would like to know. No. Yeah. I just lost my identity with what happens within what I am, within myself.
Po prostu straciłem identyfikację, utożsamienie się z tym, czym byłem wcześniej. Czym myślałem, że jestem wcześniej. I to było tam w miejscowości, w której pan mieszka, tak? Czy jak to wyglądało? Where did it happen? In India. To było w Indiach. W Indiach, tak? Tak w ogóle to pan jest z północnej i południowej Afryki, tak? Ameryki. Which TV channel is he working for? Which TV channel? Ty to dla którego kanału telewizji pracujesz? Ja? Ja nie pracuję w żadnej telewizji. Na interview. Ja w żadnej telewizji nie pracuję. Go on, go. Yeah. To teraz może porozmawiamy takich o bardziej poważniejszych sprawach, bo tak u mnie zaprzątają głowę. No, może coś na przykład... Serious. Czy na przykład słyszał pan coś o nowym porządku świata, na przykład coś serious. Takiego? Have you heard about the new world order? Yeah, there's a lot of noise about it. Mówi się o tym dużo. Jest dużo hałasu na ten temat. Everybody's either in the future or in the past. Everybody's either in the past or in the future. Wszyscy są albo mieszkają albo w przeszłości, albo w przeszłości. Mówią albo o przeszłości, albo o przyszłości. But nobody is here and now. Ale nikt nie mieszka w teraz, nie ma go tu w teraz. A co pan myśli, co będzie? Niedługo. Hmm? Czy coś będzie, jakaś wojna, coś wybuchnie, czy coś? Do you know anything about any forthcoming war, any danger? I only know about this moment and it's more than enough. Ja tylko wiem o tej chwili obecnej i to mi wystarcza, jest więcej niż I am trzeba. Very happy with this moment as it is. Cieszę się tą chwilą taka, jaka jest. I know one more than this moment is good enough, big enough, wonderful enough. Ta chwila jest dostatecznie wielka i wspaniała. Actually, I am this moment. Tak naprawdę jestem tą chwilą, tym momentem. A skąd pan na przykład myśli, skąd dostał pan tę wizję? Czy to może być od na przykład, nie wiem, czy od Boga, czy bardziej od szatana? Może tak to być. Okay, now the question is whether this vision came from God or Satan. Which vision? The vision, your revelation. Twoje przeistoczenie, this tak moment czy nie? You experienced in India. It came from myself. Wyszła ode mnie samego. Nie może być, od pana wyszła samego. Wydaje mi się. It can't be. It's impossible. Mnie też wyszło coś na przykład. Niedawno... Okay. Whatever you say. I don't want to convince you or anything. I don't want to convince you. Nie chcę cię przekonywać. Okej, ja rozumiem. U mnie możliwe też tak wyszło. That's your baby. You take gdyż care of it. Lubię się zabawić, jestem taki bardziej typowym awanturnikiem. Lubię pobawić się na dyskotekach. I like having fun. I go to discos. Tak jest. I get into trouble from time to time. Tak jest. I tak pewnego dnia sobie what pomyślałem. What can I do for you? Co mogę takiego dla ciebie anything zrobić? That I can do for co you? Mogę coś dla ciebie zrobić? I'm not interested in your personal life. Nie interesuje mnie w tej chwili historia życia. I'm sorry, we saw dobrze. To mówię. Tak jak powiedziałem, chciałbym wiedzieć, czy na przykład coś o wojnie, czy pan coś przeczuwa jakiś czy będzie wojna trzecia światowa na przykład? Do you have any feeling that there will be a third world war? I don't know. Nie mam pojęcia. I don't know, I just feel... Czy coś pan słyszał na przykład o bramie okay Isztar? Bramie Isztar? Brama Isztar. Brama Isztar. Have you heard about Brama Isztar? Coś takiego, czy nic nie słyszał? Now we're going to Brama Isztar. Brama Isztar, Babylon. Babylon. See, I heard so many things, you see. I heard so many things and I forgot all that. Słyszałem jakieś rzeczy, zapomniałem o nich. This is why I'm so happy. Dlatego jestem taki szczęśliwy. Because I don't know anything. Ponieważ nic nie wiem. Not knowing is freedom. Niewiedza jest wolnością. Niewiedza jest... Not knowing is being. Niewiedza jest byciem. And the joy and the peace and the love radością, and the happiness miłością, is in szczęściem. Being, not in knowing. To jest bycie, a nie wiedzenie. As far as I know... O ile mi wiadomo. So if you want to know something, I'm afraid that you are in the wrong place talking with the wrong person. Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, to jesteś w złym miejscu, rozmawiasz z niewłaściwą osobą. W złym miejscu, przyszedłem do złego miejsca, tak mi się wydaje. Bo chciałem się dowiedzieć, że jeśli tutaj przyjechał ktoś, tak czy nie, porozmawiać,
Myślałem, że jest na jakimś poziomie ogólnie wiedzy takiej, której no, nie wiem. Apparently he is in the wrong place because he expected that there is someone here. If you arrive from another place, that you are on this level that you can get into a conversation and let us know something. What to do? Co robić? Like that's your baby. Śmiać się. You have an expectation. Trzeba, no. Masz po prostu oczekiwania. That's your baby. You take care of that child. That's not my baby. To jest twoje dziecko, te twoje oczekiwania, po prostu ty się nimi zajmij. See, you change those nappies, you feed that baby. That's not of my Zmień business. Zmień mu pieluchy i nakarm je. Nie mam jeszcze. You check my DNA and the DNA of that baby and you will see that it's not mine. Jeżeli pobierzesz DNA od Cezara i od tego dziecka, które masz, to okaże się, że w ogóle nie ma żadnego matki. What you experience now is the result of immaculate conception. To dziecko, które masz, to jest właśnie dziecko pochodzące z... Nie mam dziecka. Okay. Nie. Nie poczęcia, niepokalanego poczęcia. I am afraid that we will have to stop talking. I'm honestly. Obawiam się, że musimy po prostu przestać rozmawiać. If you don't mind, because this is going, this is not going nowhere, okay? Nigdzie to nie zmierza po prostu. No hard feelings, no personal. Nie bierz tego do siebie. No, to nie jest, we can still be friends, no. Możemy nadal być przyjaciółmi. Okay. Mi wystarczy. It's enough for him. Okay. Thank you. He's strong. Anyway, he's coming. Dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Hello, this is in Polish. Nice to meet you. It's very similar to Russian. Yes. Mam takie małe pytanie, ponieważ mówisz, że jesteś szczęśliwy, wstajesz z rana, jesteś zadowolony, uśmiechnięty. Ja też jestem optymistą, też wstaję, jestem jak się budzę, to jest fajnie, jest super. Ale tak jest ciężko żyć, tak? Jest, po prostu otaczają nas ludzie, co tak nie żyją. You say that you're an optimist. I'm an optimist too. When I wake up in the morning, I am an optimist. That you feel happy. Feel happy. Yeah, sorry. But I am not optimist. Nie jest optymistą, ale czuję się szczęśliwy. Or pessimist. A nie pesymistą. I am just happy. That's all. Jestem po prostu szczęśliwy. He's saying that he wakes up in the morning and then it's difficult to go on like this, happy, as you are surrounded by people. Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, czy w ogóle ludzie? W ogóle, no ludzie są nieszczęśliwi, są ludzie szczęśliwi. Otaczają nas mnóstwo ludzi, co są po prostu różni. There are thousands of people around us who are happy, unhappy, different. Jak możemy żyć wtedy z nimi, być tylko po prostu indywidualiści, że śmiejemy się, cieszymy się do wszystkiego, to jest... Is it okay if we are just like among all those hundreds, thousands of people and we are just in the middle of this, all happy? Is it not like a separation on its own? No. If you are not happy, you are not happy. Jeżeli nie jesteś szczęśliwy, to nie jesteś szczęśliwy po prostu. If you are not happy because unhappy, that's also not of my problem. Jeżeli jesteś szczęśliwy albo nieszczęśliwy, to nie jest również mój problem. If you are not happy because you don't know who you are. Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, ponieważ nie wiesz, kim jesteś. If you know who you are, then you will be very happy. Jeżeli poznasz, kim jesteś, to się przebudzisz. Even if the world is a complete chaos. Świat jest kompletnym chaosem. Because you realize that the manifestation is just an appearance in consciousness that has no reality whatsoever. Wszystko to jest po prostu przejawieniem, a świadomość nie jest rzeczywistą, it's not reality. That is just a dream. Wszystko jest po prostu snem. Then why do we so concerned about it? Dlaczego w takim razie tak bardzo się tym przejmujemy? Let the dream to be a dream and remain as the dreamer that you are. Pozwólmy snowi być tym snem i pozostańmy jako śniąc. Be awake within the dream, knowing that it is a dream. Przebudź się w śnie, wiedząc, że jest to sen. It's not this who is going to get better or is going to get fine. It's you who is already fine. Nie chodzi o to, żeby coś na zewnątrz się zmieniło i poprawiło. To chodzi o to, żebyś ty. And then you bring this fineness here, this happiness here, this peace here, this love here. I odnajdziesz to wszystko wewnątrz. Szczęście, miłość, spokój. No, czyli znalazłem to, co szukałem i w sumie nawet tego nie szukałem, a już znalazłem. Jestem po prostu szczęśliwy. I already found it. I'm happy. I'm okay. Okay, thank you.
You want to come? You can come later. Yes, please, welcome. Dobry wieczór. Good night. Mam jedno pytanie, w sumie mam nadzieję, że krótkie pytanie. Tak się zastanawiam już od pierwszego spotkania, jak to, o czym mówisz, można, czy jest to do zaakceptowania dla osoby głęboko wierzącej? Is what you are saying to be accepted by someone who is a believer, who has faith, deep faith? Oh no, this is not for believers. To nie jest dla wierzących. This is for disbelievers. To jest dla niewierzących. This is about disbelieving. To jest o niewierzeniu. Disbelieving anything you can think. Niewierzeniu w cokolwiek, o czym możesz pomyśleć. Disbelieving any thought, any idea, any scripture, any teacher, any guru. Disbelieving even yourself. It's absolute disbelief. Pisma, księgi, guru, nauczyciele, nawet w siebie samą. Then all your knowledge disappears. Cała twoja wiedza znika. And then you don't know anything. Wtedy nie wiesz nic. You simply are. I jesteś po prostu. And then you realize that what you are is. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że to, czym jesteś, is truth. Jest prawdą. And this is a fact. You don't have to believe in this. To jest fakt. Nie musisz w to wierzyć. You know that you are. Wiesz, że jesteś. You know that you exist. Wiesz, że istniejesz. You don't have to believe in that. Nie musisz w to wierzyć. See? You have to believe in what you think you are. You have to disbelieve in what you think you are. Musisz przestać wierzyć w to, czym myślisz, że jesteś. You believe that you are limited to this particular form. Myślę, że jesteś ograniczona do tej konkretnej formy. You think you're a human being. Jako istota ludzka. Then you believe that what you think is the truth. I wierzysz, że to, co myślisz, jest prawdą. Instead of the source of that thought. Zamiast źródła tej myśli. Then I am a human being. And I am a woman. Jestem istotą ludzką, jestem kobietą. And I am Polish. Jestem Polką. And I am Christian. Jestem chrześcijanką. And I am an architect, for example. Jestem architektem, na przykład. And I am good or bad or right or wrong or jestem this or that. Fajna, nie, dobra, zła i tak dalej. Are just thoughts. To są tylko myśli. If you just observe these thoughts, po prostu obserwujesz te myśli, you will find that you cannot be the thought. I okaże się, że nie możesz być myślą. You cannot be what you think. You cannot be what you are aware of. Nie możesz być to, tym, o czym myślisz. Nie możesz być tym, czego jesteś świadoma. Because what you think you are sometimes is there, sometimes not there. Ponieważ to, w co wierzysz, to myślisz, jest, to czasami się tam pojawia, czasami tego tam nie ma. So what you call yourself appears and disappears. Więc to, co nazywasz sobą, znika i pojawia się. But the one that sees what you call yourself appearing and disappearing doesn't appear nor disappear, is ever present. Ale to, co obserwuje, jak to, co myślisz, że jest tobą, pojawia się lub znika, jest zawsze obecne. The consciousness of that is ever present. Świadomość tego jest zawsze obecna. That which is conscious now is not somebody. It's conscious now. What is that which is conscious now is not somebody. To, co jest w tej chwili świadome, nie jest kimś. That what is conscious here and now is consciousness. To, co jest świadome teraz, jest po prostu świadomością. This body is not conscious. To ciało nie jest świadome. Consciousness is conscious of this body. To świadomość jest świadoma tego ciała. You are that consciousness in essence. Jesteś w swojej esencji właśnie tą świadomością. And this body is something that you perceive, you sense, you experience. To ciało jest czymś, co postrzegasz, czego doświadczasz. What you call yourself is an experience in consciousness. To, co nazywasz sobą, jest po prostu doświadczeniem w świadomości. Czy w takim razie, jeśli dobrze rozumiem, jeśli nadążam za tym tokiem rozumowania, czy wszelkie, powiedzmy, doświadczenia mistyczne można uznać za spotkanie ze swoją własną świadomością? So, if I'm following you right, are all these mystical experiences an illusion? An encounter with our own self. They are an illusion. One wszystkie są iluzją. What is so mystical about any experience? Co może być mistycznego w jakimkolwiek doświadczeniu? What is it different to experience an ice cream or a parallel universe? Jaka jest różnica między doświadczeniem lodów a jakiegoś równoległego wszechświata? Still is an experience. To nadal jest po prostu doświadczenie. Only you can mentally give more importance to this one or to that one.
Możesz tylko mentalnie nadać większe znaczenie jednemu albo drugiemu. It's only an experience. Experiences are experiences. A to są po prostu doświadczenia. Doświadczenia są doświadczeniami. This finishes with awakening. To kończy przebudzenie. This unconscious mental labeling. To podświadome nadawanie metek, nazywanie rzeczy. This is a worldly life, this is spiritual life. To jest życie świeckie, a to jest duchowe. And a spiritual life is higher than worldly life. A życie duchowe jest wyżej niż życie świeckie. There is only life. Jest po prostu życie. And it is as it is. Jest takie, jakie jest. And it doesn't say I am good, bad, right, wrong, spiritual or worldly. Nie mówi tam, czy jesteśmy dobrzy, źli, duchowi, czy nie. Life is quiet. Życie jest ciche. This flower doesn't say I am a flower. Ten kwiat nie mówi, jestem kwiatem. It doesn't flower doesn't say I am here. Nie mówi, jestem tutaj. It doesn't say I am pink. Nie mówi, jestem różowy. And my name is whatever, whatever. I nazywam się tak czy inaczej. It's just there. Jest po prostu. And tam. It simply is. Po prostu jest. The manifestation is as it is. Przejawienie, manifestacja jest po prostu taka, jaka jest. And freedom is to perceive what is as simply is. That's freedom. Freedom from any kind of mental distortion. Wolność to po prostu postrzeganie tego, co jest, wolne od jakichś zniekształceń myślowych. This is good, this is bad, this is right, this is wrong, this is acceptable, this is unacceptable. Mamma mia. To złe, to dobre, tam to nie takie, a to jeszcze inne. See? It's pure perceiving. Jest po prostu czyste postrzeganie. It's pure sense perception. Czysty zmysł postrzegania. And if there is only pure sense perception, you know what is the meaning of a miracle? Jeżeli istnieje tylko samo postrzeganie, to jak się nazywa cud? Perception is a miracle. To postrzeganie jest cudem. The manifestation is a miracle. Przejawienie się jest cudem. Miracle means spontaneous manifestation, and this is what the universe is. Cud to jakieś spontaniczne przejawienie się, a tym właśnie jest nasz wszechświat. Spontaneous manifestation, expression of your own existence. Spontaniczna manifestacja, wyrażenie twojego własnego istnienia. Then every second is a miracle. Every what? Second is a miracle. Każda sekunda jest cudem. If your mind is quiet. Jeżeli umysł jest cichy. And you are conscious, only conscious of this body, aware of this body. Jesteś po prostu świadoma tego ciała. It's magnificent. Jest fantastyczne, niezwykłe. It's vibrating. It's a wonderful sensation. It's an amazing experience. Wspaniałe doświadczenie, niezwykłe. Dziękuję. Thank you. I think she understood. Yes. And you can, yeah. Do you mind if you come first? Do you mind if you come masz first? Coś przeciwko, żeby... And then you can come later? Sorry, just... Okay. See, we don't experience what happens here. Nie doświadczamy tego, co się dzieje tutaj. Which is what is really happening. A to jest właśnie, to się właśnie dzieje. We only experience what happens here. Doświadczamy tylko to, co dzieje się tutaj. Which is not happening at all. Co się tak naprawdę w ogóle nie dzieje. This is what you think is happening. To, co to właśnie wydaje wam się, że się see? Wydarza. See, what happens here in the penthouse is not happening. To, co się tutaj wydarza, tak naprawdę się nie dzieje. You have to come to ground floor. Musisz się zejść niżej. If you want to experience life. Jeżeli chcecie doświadczyć życia. Here you experience only thoughts. Tutaj doświadczamy tylko myśli. And sense body experiences that are created by thoughts, not created by sense perception. Experiences that in the body that are not created by sense perception, but by thoughts. Doświadczenia w ciele są stworzone przez umysł. I think that's it. Yes. Cały czas właśnie wszyscy myślą o tym, dlaczego są tylko tymi myślami w głowie, a nie mogą przeskoczyć tego. Everybody ja myślę, że większość z nas cały czas o tym myśli. Keeps thinking. I think that most of us keep thinking why we are still these thoughts in our heads and why we can't because we cross still, over. Because we still believe in them.
ponieważ nadal w nie wierzysz. They will remain there for as long as you believe them. Pozostaną tak długo, jak będziesz w nie wierzyła. And for as long as you identify yourself with them. Przez tak długo, jak będziesz się z nimi identyfikował. If your identity with it collapses, the reality collapses and they disappear. Jeżeli przestaniesz się z nimi utożsamiać, to one się po prostu znikną i pozostanie rzeczywistość. The conceptual thinking collapses, stops, finishes. Konceptualne myślenie kończy się, zapada, ginie. And only the functional, practical thinking remains. I tylko to praktyczne myślenie pozostaje. And this practical thinking is charged with love and happiness and joy and enthusiasm and lightness and friendliness. W sobie potencjał miłości, spokoju, szczęścia, przyjaźni. Chciałam cię zapytać, bo wczoraj powiedziałaś jedno zdanie takie, że jesteśmy tym, co myślimy, tym, że marzenia nasze, sny są tym, to jesteśmy my, to jest ego. You said yesterday that we are what we think, that these are our dreams. No. We are not what we think. Nie jesteśmy tym, czym myślimy. It's the opposite. Jesteśmy przeciwnym. Ego jest tym, przepraszam, błąd. Ego is tym, co myślimy, nasze sny, tak? Yes. Czy jak śnimy, jak jesteśmy w śnie? When we are dreaming. Ja rozumiem, że wtedy częściowo mózg nie działa, ale jednak tą czynność cały czas utrzymuje w czasie snu. Our brain in a part does not work, but is supporting this dreaming. W związku z tym ta aktywność ego, jak rozumiem, też w śnie jest, tak? So our ego activity also exists in the dream. No, there is no ego in the dream. Nie ma ego w śnie. Nie ma. No, in the dream you cannot. There is no in the dream you cannot control anything. You cannot even try to control anything. Nie możemy kontrolować tego w śnie. A dream is another form of meditation. Sen to inna forma medytacji. In dreams you are experiencing without knowing your true nature, which is choiceless awareness. W śnie doświadczamy swojej prawdziwej natury, bez świadomości, która nie wybiera. It is only here where there is an attempt to control what happens here. Tylko teraz możemy wybierać kontrolę nad tym, co się wydarzy. In the dream, nothing that you can do. Czyli jeżeli w snach... W śnie nic nie możesz zrobić. Tak. Jeżeli w snach w takim razie pojawiają się jakieś wrażenia różne z dnia przeżytego, ale też pojawiają się jakieś... coś, co się wydarzy, jakieś przekazy, jakieś informacje. Co to jest? So what appears in our dreams if we just recollect the day that we spent? This day data. Chyba tak jest. I to jest świadomość nasza tylko? Day data that hasn't been digested. Wszystkie rzeczy, które muszą być przetrawione. Get digested in dreams. One przetrawiają się po prostu w naszych snach. So is your experiences in daily life. Podobnie jak twoje doświadczenie w życiu codziennym, za dnia. This is what you haven't been digested previously. Rzeczy, które wcześniej nie zostały przetrawione, teraz ci się przydarzają w ciągu dnia. And then you have to understand it here. Now. Teraz masz to zrozumieć, teraz. Czy sny powinniśmy rozumieć, czy to jest coś... The present is not even the present. The present is not, it's not even the present. The present is a previous thought form that is getting manifested now. I didn't get it. The present is not even the present. Oh, but you mean present? The like present is not present even moment? The present moment is not even the present. It's not even the present. Obecna chwila nie jest nawet obecną chwilą. This is past. To już jest przeszłość. It's a repetition of a thought form. To jest po prostu powtórzenie jakiejś formy myślowej. Only when you digest your previous thought forms, then you enter in the warm realm of creativity, spontaneous manifestation. Dopiero jak przepuścisz przez siebie i przetrawisz te wszystkie formy z przeszłości, możesz wejść w to doświadczenie twórcze, spontaniczne. This is what the word karma stands for. This is what the word karma stands for. To właśnie rozumiemy pod słowem karma. Repetition of stories. Powtarzanie historii. I married with the same girl 4 times, for example. No, ożeniłem się z tą samą dziewczyną 4 razy. It's the same girl.
Ze samą dziewczyną. It has a different name, it has a different body, but it's exactly the same name. Ma inne ciało i inaczej się nazywa, ale jest dokładnie ta sama. Why? Dlaczego? Because I have an idea of relationship. Bo mam pewną ideę zafiksowaną w związku. This is a small example. To jest tylko mały przykład. This is a tiny aspect of your life only. To tylko mały aspekt twojego życia. Ale to jest wszystko. And then you project that in the future. A potem projektujesz to na przyszłość. This is your idea of life and this is a thought form and becomes your reality. To jest pewna myślowa forma i staje się twoją rzeczywistością. Because all this is a thought. Ponieważ wszystko to jest myślą. This is a thought. To jest myślą. It's not even there. Nie ma to tego tak naprawdę. It only appears to be there. Tylko wydaje się, że to then when all your preconceived ideas disappears, gdyby twoje wszystkie wcześniejsze pomysły i idee zniknęły, then there is a life that is created in this moment. Pojawiłoby się życie, które tworzy się w danej chwili. It is spontaneous, it's new all the time, fresh all the time. Spontaniczne i zawsze świeże, zawsze nowe. Harmonious all the time. Harmoniczne. Mm-hmm. To znaczy, że to wszystko w snach to jest tylko nasze, to nie pochodzi znikąd. So what comes to us in our dreams is just ours. It doesn't come from somewhere else. No, it comes from within yourself. Przychodzi właśnie z ciebie, z wewnętrza ciebie. Your dream is subconsciousness that has been liberated. Actually, it's a blessing. Twoje sny to podświadomość, która chce się wyzwolić. It's like you have been holding your pee the whole day. Tak jakbyś trzymała, nie poszła do toalety wysikać się przez cały dzień. And then you pee in your dreams. Musisz się wysikać w snach. See? Or what you haven't assimilated during a day, you throw it out in your dreams. Wszystko, co przyswoiliśmy sobie w ciągu dnia, trzeba to po prostu w ciągu... Meditation is another form of, dream is another form of meditation. Sny są inną formą medytacji. This is meditation. Meditation is just perception without exercising any form of control, just allowing the expression to be as it is. Jest po prostu doświadczanie pewnej formy bez próby kontrolowania jej. Rozumiem. A czy mogę jeszcze zapytać o jedną rzecz? One more question. Krótkie. Zalewani jesteśmy informacjami, książki, internet, że są o energiach w ogóle, o energiach dobrych, złych, o energiach opiekuńczych pojawiających się. We keep hearing from books and internet about different forms of energies, like energies that care, take care of us, that support us, or bad, please, good energies. Forget about that. Zapomnij o tym. It's a distraction. To tylko zajmuje twoją uwagę. See. Consciousness is all there is. Wszystko, co istnieje, to świadomość. It's the unmanifested and the manifested. Tylko jest przejawione albo nieprzejawione. It is the nameless formless reality and the form that is contained within it. Jest tylko bezimienna rzeczywistość i forma zawarta w niej. Okay? Imagine that the unmanifested is represented symbolically, analogically by the space in this room. Wszystko, co nie jest zamanifestowane, przejawia się tutaj symbolicznie w tym pokoju. And all what is contained in the room is the universe, isn't it? Wszystkie ciała zawarte w tym pokoju to po prostu wszechświat. And there's an energy that keeps the form alive there within the space. Jest pewna energia, która podtrzymuje te żywe formy w przestrzeni. This energy is love. Tą energią jest miłość. It's neither positive nor negative. Nie jest pozytywna ani negatywna. See, but somehow the space is this why I call it the cosmic whoops, the cosmic accident identifies itself with the body. Tylko przez jakiś dziwny kosmiczny wypadek ta przestrzeń identyfikuje się z ciałem. And then this pure energy, neutral energy gets distorted and become either positive or negative. I jest tam tylko energia, zupełnie ani zła, ani dobra, tylko jest interpretowana jakoś przez myśli. It's what you call positive emotions and negative emotions. Nazywasz to albo pozytywnymi emocjami, albo negatywnymi emocjami. And both are produced by thoughts. Ale oba są produkowane przez myśli. See, why are you so happy? Because my friends are here. That's a thought. Jesteś taka szczęśliwa, ponieważ moi przyjaciele są tutaj. That's a story, that's a reason. To tylko właśnie powód, myśl. So this reason produces a sensation in the body that you call positive emotion.
I to coś powoduje jakieś wrażenie w ciele, które nazywasz pozytywnymi emocjami. Why are you so happy? Ah, because my friends, they are all gone. Happy? Unhappy. Unhappy. Why, dlaczego jesteś taka nieszczęśliwa? No bo przyjaciele już pojechali. See? Now, a thought produces a different kind of sensation in the body. You call that negative emotion. Myśl znowu produkuje inną sensację w ciele i nazywasz to negatywną emocją. But there is nothing here. A tak naprawdę nie ma tu nic. Then you will know what is love and happiness and joy and it's neutral, it's just aliveness. One wszystko to jest neutralne, jest po prostu przejawem życia. Life is neither positive nor negative. Życie nie jest ani pozytywne, ani negatywne. Somebody asked to Ramana Maharshi, for example, what is love? Ktoś zapytał Ramana Maharshiego, czym jest miłość? A mixture of happiness and sadness. Happiness and sadness. Nieszczęście, smutek i radość. See, when the positive and the negative get together, that's love. Kiedy negatywne i pozytywne się spotyka, to jest właśnie miłość. When it gets divided, a kiedy się dzieli, apparently, tak na pozór. Then appears as good and bad, goodness and what you call goodness and evilness. Wtedy pojawia się jako dobro i zło. See, when the evil and the good marriage get together, embrace each other, then that's love. That's the romance of life. Kiedy zło i Bóg połączą się w uścisku, w małżeństwie, to jest właśnie wielki romans. It's an analogy, it's not literal. Oczywiście to tylko analogia. There is no evil and there is no God. Nie ma zła i nie ma Boga. There are also thoughts. Nie ma myśli. To są tylko myśli. Evil is a name that God uses to, when it has to create something naughty, then it uses the nickname, so his reputation will not be spoiled. Kiedy planujesz coś złego, znaczy coś niefajnego, coś występnego, to nadajesz temu właśnie taką ksywkę, zło. Okay. This is why when people wake up, they don't know if either to cry or to laugh. Dlatego, gdy ludzie doświadczają przebudzenia, nie wiedzą, czy płakać, czy się śmiać. It's a mixture of the sadness and the joy. To takie połączenie, mikstura radości i smutku. It's like having a tremendous desire to pee and sneeze at the same time. It's a habit, like having a tremendous desire to pee and to sneeze at the same time. Pee and sneeze. Yeah. Tak jakby chcieli za tym jednocześnie bardzo mocno siku i kichnąć jednocześnie przy tym. You don't know what to do. Nie wiadomo co robić. Leave it like that. Pozostaw to. Don't spoil it. Nie psujmy tego. This is it. To jest właśnie to. If you even try to recollect the question, you will spoil the whole beauty. See? Próbuję sobie teraz przypomnieć pytanie. Wszystko zepsute. Forget it all and be happy. Zapomnij o tym i po prostu bądź szczęśliwy. When you forget it all, then you're happy. Jeśli zapominasz, jesteś szczęśliwy. The body even gets warm. Od razu cieplej się robi w ciele. So awakening may help you in winter. Mechanizm przebudzenia. He will keep you nice and warm. Trzymać się w cieple.
Did you ask the question because otherwise he won't leave you alone. To nie będzie pytanie, to będzie taka krótka opowieść. It's not going to be a question. It's going to be a short story. Oh, very good. Let's see. Około 15 lat temu. 15 years ago. Ooh, that's a long story. Yes. Dawno, dawno temu. Oh, once upon a time. I hope we have enough time. Nie, nie. 15 lat temu, kiedy spotkałem się z guru pewnym, miałem podobne doświadczenie. Może wydawało mi się, że to było doświadczenie, które ty przeżyłeś i przeżywasz może do tej pory tej świadomości, tej pełnej świadomości. Mm-hmm. So godzinę, może półtorej. When I met a guru 15 years ago, I had what I thought at that time was an experience similar to yours, but it lasted only 1 hour maybe. Po tym doświadczeniu. I hope this time it doesn't go away. Mam nadzieję, że tym razem nie odejdzie. See, it didn't go away. Okay. Ono nie odeszło. It didn't go away. What happened is that you can have a moment of realization of truth can happen now. Puff. To nie odchodzi, bo uświadomienie sobie, zrealizowanie prawdy może zdarzyć się. And we feel happy, we feel the way we feel because there is no sense of separation. Możemy się czuć szczęśliwi, czujemy się tak, jak czujemy, ponieważ nie ma tego poczucia oddzielenia. We feel so good because we are completely confused. Czujemy się tak świetnie, ponieważ jesteśmy kompletnie zagubieni. You don't know where you end and the others begin. Nie wiesz, gdzie ty się kończysz, a inni zaczynają. You don't know who is who, what is what, who is where, when is when. Kto jest kim, kto, gdzie jest gdzie, kiedy jest kiedy. You don't know anything, there is no knowledge. Nie ma po prostu wiedzy. So you are lost in yourself. Po prostu jesteś zagubiony w sobie. And this is why you feel so good. Dlatego czujesz się właśnie tak dobrze. And but oh, the preconceived ideas, they are not completely dead. They are just quiet. Ale wszystkie te idee z przeszłości są po prostu uciszone. They come back. I potem wracają. See? And then we believe them and give them reality, identify again with them and then they start becoming actions again. I znowu nadajemy im sens, zaczynamy się z nimi identyfikować i one tworzą jakieś działania. Then again I'm running after that, aware of that, try to get this, try to get rid of that, my God. I znowu muszę się z nimi wszystkimi sobie jakoś radzić, pozbyć się tego albo zdobyć to. Yeah, always in a mental marathon. Ten mentalny maraton. To zabiera bardzo dużo energii. It takes a lot of energy. Oh yeah, this marathon is a marathon that's from nowhere to nowhere, run by nobody. To maraton, w którym biegnie się znikąd donikąd i jeszcze na dodatek nikt nie biegnie. See, it's happening here. Wszystko dzieje się tutaj. It's only here. It's not happening at all. To w ogóle się nie wydarza. You're in the car. See? And the runner is running here. Jedziesz samochodem, a maraton trwa. Yeah, but if you are capable to, you have to be conscious of it. Trzeba być po prostu zdolnym być świadomym tego. Without identifying yourself with it. Nie utożsamiając się z tym. Then you will see how the marathon runner slows down eventually. Wtedy usłyszysz, to poczujesz, jak ten maratończyk zwalnia. Stops. Zatrzymuje się. And it disappears. I znika. And there is your experience that you believe it was lost. It's there. It's there. It's there. It is there. The experience is there. Doświadczenie jest tam nadal. Silence is there. Peace is there. Jest tam cisza i spokój. The marathon runner is running. Ten maratończyk biega. In silence. W ciszy. In peace. W pokoju. See? Because it needs a space to run. Ponieważ potrzebuje przestrzeni, żeby biegać. Thoughts need a space to exist. Myśli potrzebują przestrzeni, żeby istnieć. And you are that space. A ty jesteś tą przestrzenią. But you are identifying yourself as the run and the runner with both our thoughts. Ale utożsamiasz się z tym biegiem i z biegnącym i to są tylko myśli.
If you observe that, obserwujesz to, you let it be, you let the mind run. You don't have to stop the mind or get rid of your thought. That's another idea, that's another thought. Nie musisz zatrzymywać myśli, nie musisz zatrzymać tego biegu. To jest po prostu tylko, byłaby to inna, kolejna myśl. I have to stop the mind is another thought. Muszę zatrzymać mój umysł, to po prostu kolejna myśl. It's another idea. Inna idea, kolejna idea. So you observe all these ideas, all these thoughts. Po prostu obserwujesz wszystkie te idee i myśli. And then, immediately, i wtedy natychmiast the silence, the peace on which the thought is happening shows up. I wtedy ta przestrzeń i cisza, w której pojawia się myśl, objawia się natychmiast. And is perceived. I jest postrzegana. And eventually is realized as the essence of our existence, the what we are in essence. It's not what we are, that we are the silence only. Wtedy to jest właśnie nasza istota naszego bytu, nas samych. Nie chodzi o to, że jesteśmy samą tylko ciszą. We are both. We are the silence and what happens in it. Jesteśmy zarówno ciszą, jak i tym, co się w niej wydarza. There's no separation, see? Nie ma podziału. And this silence, this space, this nothingness is conscious, is consciousness, is that which is conscious. Ta cisza jest po prostu świadomością. And is conscious of what happens within itself. Jest świadoma tego, co się w niej wydarza. It's only a single mass of consciousness. Life is consciousness. Życie jest po prostu świadomością. It's both the real and the unreal, the illusion and the reality is both. Jest zarówno prawdziwym i nieprawdziwym, iluzją i prawdą. The reality is hallucinating all this. Rzeczywistość halucynuje w ten sposób, ma takie halucynacje. It's the dream of reality. To jest sen rzeczywistości. The illusion is a dream of reality. Iluzja to po prostu sen rzeczywistości. Came out of reality. Pojawił się z rzeczywistości. Exists in reality. I istnieje w rzeczywistości. It's perceived by reality. Jest postrzegane przez rzeczywistość. Is sustained by reality. I jest podtrzymywane przez tę rzeczywistość. And gets resolved in reality. I jest całe zanurzone w rzeczywistości. So the illusion appears and disappears. Iluzje się pojawiają i znikają. See? Awakening state, dream, deep sleep. Awakening state, dream, deep sleep. Przechodzimy przez ten cykl, czuwanie, sen ze śnieniem, sen bez żadnych marzeń. But there is someone, not someone, there is something which is, let's say, witnessing or conscious of these three states of mind. Ale jest coś, co obserwuje świadomość tych trzech stanów. And this is what you really are. I tym właśnie jesteś. Awakened dream and deep sleep is how you appear, is an appearance within yourself. Te trzy stany są tylko przejawieniem wewnątrz ciebie. So, what is the practice? No practice. What is the practice? No practice. Nie ma praktyki, nie ma żadnej praktyki. What is the method? No method. Nie ma żadnej metody. You just remain as the witnessing consciousness that you already are. Po prostu pozostajesz jako świadoma wszystkiego świadomość. And let the spontaneity of the manifestation to be as it is. Pozwalasz przejawiać się spontanicznym manifestacjom. Sit down, relax and enjoy the ride. Po prostu ciesz się podróżą. All this is a display of light and colors that it is for your entertainment, for your amusement. Cała ta przejawienie kolorów życia jest dla twojej zabawy. Mind is your entertainer. Mind. Is your entertainer. To jest twój, ten, który cię zabawia. Gives you entertain with experiences. Daje ci fajne doświadczenia, które cię mają rozerwać. Why not? Dlaczego nie? Why not? Mine is your MP3. Umysł jest twoją MP3-ką. Is your iPhone. Jest twoim iPhone'em. See? Sometimes it's off and then suddenly switch it on. Czasami jest włączone, a czasami anything happens here and then it disappears. A potem znika. That's all. It's so simple. Takie proste. See? Look at this question. Popatrz na to pytanie.
There is no reason of anything. It's just happening. The question is, with who happening? This is Russian there, just using Google Translator to ask questions. So the question is, if life is just happening, to whom it is happening? To jest pytanie z iPhone'u. Jeżeli życie jest po prostu wydarzeniem, to komu się przydarza? To itself. Samo sobie. Life is happening to itself. Życie przydarza się samo sobie. See? Nobody is here. Nie ma tutaj nikogo. There's nobody here, there's nobody there. Ani tu, ani tam. Hmm. That which is here is that which is there. To jest, co istnieje tutaj, istnieje i tam. This is a cool monologue. I to jest fajny monolog. And not even three, it's a monologue. Mimo, że jest nas tu trójka, to jest nadal tylko monolog. Hmm. Silence has a monopoly of the game. Cisza ma monopol na tę grę. That's the end of the story. I koniec historii. That's the end of the story of Mr. Me. I to jest koniec historii pana ja. That's the end of the me. Koniec ja. See? That's the beginning of life without me. Początek życia beze mnie. See? Without the separate individual entity that never existed. Bez tej oddzielnej istoty, która nigdy nie istniała. It was only a thought, a story all along. To była tylko myśl, historia od początku do końca. And the story comes back. I ta historia wraca. Would you know it is a story? Would you like it? And you tell the story, see? My lubimy opowiadać historię. This is me with my first wife, and this is me with my second wife. And na tym filmie jestem z moją pierwszą żoną, a na tym z drugą. And the second one worse than the first one. The second one was worse than the first one. Druga była gorsza od pierwszej. She will throw things at me, and she will run behind me with a knife. And it's zadała mnie, atakowała mnie nożem. See, you tell the story. It's no longer a personal story. It's just a story. To po prostu jakaś historyjka opowiedziana przez ludzi. See? And this is me in the army, and this is me in the Himalayas. A to jestem ja w Himalajach. It doesn't really matter anymore. To nie ma naprawdę znaczenia. You can say whatever you want after that. Można opowiadać, o czym się chce. You can think anything you want after that. Możesz myśleć o czymkolwiek chcesz. It's only a thought, it's nothing. To tylko myśli. As long as you don't believe them, you can think anything you want. O ile w nie nie wierzysz, to możesz myśleć sobie, co chcesz. You can even have fun with them. Można się nimi nawet zbawić. Mm. You can joke, you can tease, you can... Można żartować i drażnić się. You develop... Rozumiem i czuję. You develop... see, we have six senses. Mamy sześć zmysłów. Smell, test, feel, feeling. Touch. Whatever, no, and intuition. Mm-hmm. When you develop the seventh sense, which is you develop a seventh sense, which is a sense of humor. Sześć zmysłów, które wszyscy znacie, ale siódmy to jest zmysł. Po angielsku mówi się zmysł humoru, poczucie humoru po polsku. When you know it is a dream, then you. Ale jeżeli wiesz, że to sen. If it is an illusion, you better enjoy it. Jeżeli wiesz, że to iluzja, można się tym cieszyć. Instead of running after it or away from it. Zamiast uciekać przed tym albo gonić tam. Or trying to control it or próbować kontrolować. Or to make it better. Albo poprawiać. See, to save the planet and albo ratować planetę. See, and the third world and i trzecia wojna światowa. The new order. Life is a wonderful disorder. Let it be chaotically as it is. Nowy porządek świata, ale tymczasem życie jest wspaniałym nieporządkiem. When we try to bring order in the chaos, the beauty of the chaos is spoiled. Kiedy próbujesz zaprowadzić porządek w chaosie, to się psuje. When we try to put order in the chaos, the magnificence of the chaos get spoiled. I have to write this down and put it on my Facebook. Kiedy próbujemy zaprowadzić ład w chaosie, to piękno tego jest zniszczone. Jak powiedziałem wcześniej, rozumiem i czuję. Wydaje mi się przynajmniej, że rozumiem i czuję na pewno. Understand and I feel. I hope I understand, but I feel for sure. Ale czuję też pewien wysiłek, but który I also feel some wsadzam kind of albo effort. W kontrolę, albo, albo w obronę. Love this talk. That I put into
controlling or defense. Yeah. Nie wiem, co to jest. I don't know what it is. A self-defense mechanism of your preconceived ideas. To taki system obronny twoich idei, które masz w głowie, które się bronią. They go on burping themselves. Zaczynają bekać. See, like a gas in your stomach. Takie gazy wydobywające się z żołądka. See? Because it says, believe me, believe me, believe uwierz me. We mnie, uwierz we mnie. Because if you disbelieve, then they will disappear. Ponieważ jeżeli przestaniesz w nie wierzyć, to znikną. So after the so-called moment of awakening, whatever that means, which is a recognition of the non-separateness of in life. Więc po tym momencie rozpoznania siebie jako nieoddzielnego od wszechświata, od wszystkiego. Then the next moment is what I call the apocalypse of the ideological structure within oneself. Wtedy następuje apokalipsa tej struktury ideologicznej wewnątrz ciebie. Apocalypse of the ego. Ta apokalipsa ciebie. See, the process of dissolution of our conceptual thinking. Proces rozpływania się tego konceptualnego myślenia. The burning of the nonsense within oneself. Bekanie tego nonsensu, tej bzdury wewnątrz ciebie. Cleaning up the closet of your subconsciousness. Clean? Yeah. Trzeba wyczyścić tę szafę podświadomości. See? Getting rid of whatever is inside there. Wyrzucić wszystko, co jest w środku. Teraz wiem, skąd te sny dzisiaj w nocy. Po prostu nie miałem nigdy takich. Now I know where these dreams last night came from. And this effort is unconscious. Ten wysiłek jest nieświadomy. Therefore is effortless. A dlatego jest bezwysiłkowy. You're not making an effort to make an effort. Nie robisz wysiłku, żeby zrobić wysiłek. You're not making an effort to control. Nie robisz wysiłku, by kontrolować. The effort is an effortless form of control that is created by an effortless appearance of an idea. Wysiłek jest bezwysiłkową formą kontroli. If you observe what you call yourself, jeżeli obserwujesz to, co nazywasz sobą, you will find that even this effort is not done by you. Zauważ, że nawet ten wysiłek nie jest tobą. It's just happening. Jest po prostu, on się po prostu wydarza. Yeah. And it has to happen. I musi się wydarzyć. That's the bad news. That's the bad news. To jest ta zła wiadomość. The good news that it, as far as your reality is concerned, it doesn't. It's not important. It doesn't affect you. It doesn't touch you. It doesn't bother you. Ale jeśli chodzi o twoją prawdziwą istotę, to w ogóle na ciebie nie wpływa. Nie ma to żadnego znaczenia. The bad news is that you have to watch this silly movie. Ale zła wiadomość to taka, że musisz obserwować ten głupi film. And all these ideas and all the sensation that these ideas produces in the body. I wszystkie myśli oraz wrażenia w ciele, które to powoduje. The mind says. The third world war is coming. Umysł mówi, nadchodzi trzecia wojna światowa. And produces a sensation in the body. I powoduje pewne sensacje w ciele. And then your body is your body is your best friend. The body is the mirror that reflects what the mind is, what the idea is trying to do. Twoje ciało jest przyjacielem, odzwierciedla, co myśli próbują z tobą zrobić. And then, Jesus, anger, fear. Preoccupation, stress, pride, jealousy, you name it. Gniew, złość, zazdrość, wszystko się pojawia. Excitement, because something is going to happen. Podniecenie, bo coś się wydarzy niedługo. It's hallucinated also. See, this happiness is hallucinated. Nawet ta radość jest tylko halucynacją. It's produced by a preconceived idea that tells you how it's going to be good or bad. Wyprodukowaną przez jakieś wcześniejsze idee, które mówią, że coś się złego albo dobrego wydarzy. And then you observe that. Obserwujesz to. You leave it alone. I zostawiasz to. It comes by itself. Uspokaja się to samo z siebie. It expresses itself. Wyraża się siebie, przejawia and się. And it goes away by itself. I odchodzi. See? Samo z siebie. See? And then you disbelieve each one of them and not identify yourself with any of them. Przestajesz w nie wierzyć każdą z nich i przestajesz się z nimi identyfikować. Then, without your identification or your belief, they have no ground to stay because your belief, your attention, you keep them there.
No i bez tego, bez identyfikacji one po prostu nie mają gruntu, na którym mogłyby stać. Twoja identyfikacja z nimi jest tą podstawą, na której one się trzymają. And just enjoy your fear, your worry, your anxiety, your sadness, your depression, your excitement, whatever it is. Po prostu obserwujesz złość, gniew, smutek, depresję, cokolwiek się pojawia. Because you have no choice. Ponieważ nie masz wyboru. But to experience it. A poza tym, że musisz tego doświadczyć. But eventually all that will disappear. Ale w końcu to wszystko znika. The positive and the negatives. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. And what remains is this beautiful, neutral, constant feeling. Ale zostaje to neutralne, nieustające uczucie. So, there is no method. Nie ma metody. You have to experience it. Musisz tego doświadczyć. You have to be conscious of it. Musisz być tego świadomy. And this fire of consciousness or awareness will burn all that stuff. A ogień świadomości, uważności spali całą tą. No mantra will help you. No tantra, no jantra, no mantra, no kundalini yoga, pranayam, ritual. None of that will help. Żadna z tych metod, takich jak pranayama, yoga, yantra, mantra i tantra, nie pomoże ci się z tym uporać. You have to keep, you have to be in touch with your emotions. Musisz utrzymać kontakt ze swoimi emocjami. That's very difficult for a man. To bardzo ciężko. Because we are so strong. Zwłaszcza dla mężczyzny, ponieważ musimy być tak silni. A man don't cry. Mężczyźni nie płaczą. And they are fearless. Są nieustraszeni. See, and they are strong, and they are silni. Nonsense. To bzdura. See, then all that stuff, you have to cry your pain out and you have to laugh your expectations out. Musisz wypłakać i wyśmiać to wszystko, wszystkie swoje oczekiwania. And then when all that is purged, then you are free. I kiedy pozbędziesz się tego, będziesz wolny. You're already free. Już jesteś wolny. But it will not show up anymore. But you're not. Yeah, it's like a mosquito flying around your head. To tak jak z komarem latającym wokół twojej głowy. It's gonna get tired. W końcu się zmęczy. If you don't pay attention to it, it cannot bite you. Jeżeli nie zwracasz na niego uwagi, nie może cię ugryźć. If it cannot bite you, it cannot get blood. Jeżeli dziecię nie ugryzie, to nie dostanie twojej krwi. Without blood, it will not survive. A bez krwi nie przeżyje. And they will be... Będzie po prostu... Tak. It will run out of fuel and... Pop. I jeszcze dodatkowo muszę sobie radzić w zwykłej rzeczywistości. I dodatkowo jeszcze problemy zwykłej rzeczywistości, życie takie codzienne. And everyday life problems. Life. This is another idea. To kolejna idea. Life is a problem. See? To jest ten problem. Life equal problems. Życie oznacza problemy. The only problem is what you think. A jedyny problem w tym, co ty myślisz. The only problem is that you think that life is a problem. This is why life is a problem, because you think it is. Jedyny problem jest taki, że myślisz, że życie jest problemem. See? Life is a fun park. A życie to za park rozrywki. For a bizarre reason, it became an office. For who? For a bizarre reason, it became an office. Ale z jakiegoś dziwacznego powodu stał się biurem. It's a... It's a place to be, it's not a place to do. To miejsce, w którym trzeba być, a nie coś robić. Because all what we need is there just to be collected. Wszystko już tam jest dla nas. And it's plenty for everyone. Jest, wystarczy dla każdego. Thank you. See, you met your teacher. Spotkałeś nauczyciela. And most surely, if the teacher, whatever that means, was real, you experienced the truth just by the mere presence of the teacher. I jeżeli nauczyciel, jeżeli go tak już nazwiemy, był prawdziwym nauczycielem, to przez samą obecność doświadczyłeś tej prawdy. Maybe either you didn't have time to talk to him, or he didn't have time to tell you which is what I'm telling you now, the next step after awakening. Być może nie mieliście czasu, żeby porozmawiać. To był Sri Ravi Shankar. It was Sri Ravi Shankar. Whatever, it doesn't matter. To nie ma znaczenia tak naprawdę. Ravi Shankar was not talking there as much as Caesar is not talking there here.
On nie mówił wtedy, ja i tak jak teraz Cezar nie mówi. Caesar is not talking. To było tylko spotkanie. Cezar nie mówi. And it's not Caesar who is saying so. To nie Cezar mówi. See, when you are, when somebody that, somebody, you are not longer with somebody, somebody awakes, there's no person that is consciousness free from identity talking to consciousness full identified. Kiedy przestajesz się identyfikować jako oddzielna osobowość, to jest tylko świadomość, która przemawia. Then you need the next. See, to wake up is easier than to remain awake. Przebudzenie się jest łatwiejsze niż pozostawanie w przebudzeniu. You can wake up in a split second. Można się przebudzić w ułamku sekundy. On a split second. I w następnym ułamku sekundy. And sleeping again. Znowu zasnąć. The mind comes back and. Umysł wraca. And covers your reality. Przykrywa rzeczywistość. Your true nature. Prawdziwą naturę. And it's a natural process. I to jest naturalny proces. I know only few people that woke up and the mind, the ideas were completely raised there and then forever. Znam tylko kilka osób, które się przebudziły i natychmiastowo wszystkie te wcześniejsze idee umarły, zginęły. All of us go to awakening. And a większość z nas. Wake up and sleep again. Now you know what is it that you are not going to do to get rid of them, of the ideas. Now you know what is it that you are not going to do to get rid of the rest of the ideas that are still alive in the latent state within your subconsciousness. It is your subconsciousness. Teraz już wiesz, co trzeba robić z tymi pozostałościami w twojej poświadomości. This is why it's called subconsciousness. Dlatego właśnie nazywamy to podświadomością. See? Because you are not conscious of them, sub, under, behind, whatever. See? Nie jesteś ich świadomy, ponieważ są poza. You are here full awakened. Oh my God, I am enlightened. Fantastic. There is no duality. Tutaj jesteś ty cały obudzony. Fantastycznie. Fun time. Aż świetnie się bawisz. But this one, a potem pojawia się to. Comes back and tells you, life is a problem. See? Życie to problem. See? I'm telling you. Mówię ci. See, this is this and this is that. Look at this guy there. This is this one. This is the mosquito flying. To jest ten komar latający wokół głowy. That's the mind talking, the idea talking, the concept talking. Te myśli przemawiające do ciebie. Which is that is what is filtering your experiences. What is what? This is what is filtering your experiences. Filtering. No to jest ten filtr, który swojego doświadczenia. The mind, wear your glasses. Oh my God, life is green. Życie jest wspaniałe, kiedy się przebudzisz. And the mind goes on changing the colors of the glasses. A potem zamyka ci oczy. See? Oh, there's a problem there, can you see? Jest problem jakiś, widzisz? See? Oh my God, there's something wrong is happening there. And dzieje się coś złego. O mój Boże. Without this, life is just perfect. Bez tego, bez tych klapek, życie jest po prostu doskonałe. And mostly pleasant. Mostly pleasant. I przeważnie miłe. Now and then a little bit of pain, otherwise you will not know what pleasure is. So. Oczywiście od czasu do czasu pojawia się jakieś cierpienie, ból, inaczej nie. Sometimes a little bit of pain, so you don't forget what pleasure is. Pojawia się trochę cierpienia, żebyś nie zapomniał, czym jest brak cierpienia. No problem. We can deal with that. Can we use that? We can deal with that. We can deal with możesz that. Możesz sobie z tym radzić. A headache now and then, stomach pain now and then. Jakiś ból żołądka czy coś. Marriage now and then. Albo jakieś małżeństwo od czasu do czasu. I'm joking. To tylko żart. Yeah. Thank you very my much. My pleasure. I enjoyed this moja conversation. Moja przyjemność. Thank you. Przyjemność po mojej stronie. Thank you. There's no such thing as a new order. It's a new disorder. Nie myśl o tym jako o nowym porządku, ale jako o nowym nieporządku. Go back to the natural organic disorder. Powróć do swojego naturalnego, organicznego nieporządku. In this disorder, everything is in the right place. What? Within this disorder, everything is in the right place. W tym nieporządku wszystko znajduje się na swoim miejscu.
Chciałem ciebie zapytać o wiedzę, o ciszę i o świadomość. I want to ask you about knowledge, silence and consciousness. And about the and your myśli. And about thoughts. Kiedy myśl o ciszy jest świadomością, jest świadomością ciszy, kiedy my ją czujemy, a kiedy myślimy, że ją czujemy. When is the thought of when is the kiedy jest świadomość myśli jest myślą, a kiedy jest silence? When do you experience the silence and when do you feel the silence and when do you think that you are silence on are you feeling the silence? Is it like a thought about the silence? No. When it is one of the thoughts. It comes out of your mind. But silence. No. Yeah. No, mind comes out of the silence. Silence. Cisza nie pojawia się jako myśl wychodząca z umysłu, to umysł pojawia się z ciszy. Mind cannot produce silence. Umysł nie może wyprodukować ciszy. Because mind is a thought. Ponieważ umysł jest myślą. And the mind cannot even, the thought cannot even think itself. Myśl nie może się sama nawet pomyśleć. Mind is thought. Umysł to myśl. It's the same name for this, for two name for the same thing. Są dwie nazwy na tę samą rzecz. Thought comes from silence. Mind comes from silence. Ja muszę tłumaczyć wiesz, dla ludzi też. Mm-hmm. Tak, przepraszam cię, ale już zapomniałem teraz, co mam tłumaczyć. Silence is a place of origin of the mind. Cisza jest miejscem, z którego pochodzi umysł. And the world. Słowo? World? And the world. I cały świat. Silence is the source. Cisza jest źródłem tego wszystkiego. Substratum. Substratum. Substratum? Yeah. I don't know this. Base. Foundation. Jest podstawą. Witness. Jest świadkiem. And place of dissolution of the manifestation and thoughts. I miejscem, w którym rozpuszczają się przejawienia, wszelkie manifestacje i myśli. So what's and the paradox is that you are that in reality. I paradoks jest polega na tym. Paradox is what? That you. But you are. But silence now is completely lost. In identity with something that came out of itself. Cisza się po prostu zagubia w tej identyfikacji z tym, co myślisz, że jesteś. So when did you know that? When did you feel that? Mm-hmm. You just lose this knowledge. You are losing this knowledge about the silence. So you cannot lose knowledge of silence. Nie można stracić wiedzy o ciszy. I mean, you can lose it, but the silence doesn't disappear. Like to separate your knowledge from about the silence from feeling or experiencing it. Silence is not an experience. Cisza nie jest doświadczeniem. Silence is not a feeling. Nie jest uczuciem. Silence is no thing. Cisza jest niczym. It has no shape, no nie name, ma kształtu, nazwy, no form, ani formy, no qualities, żadnych no attributes. Żadnych atrybutów nie można jej nadać. No characteristics. Charakterystyk. It is absolutely no thing. It's not that it's nothing. It's no thing. Nie jest. To nie znaczy, że jest niczym, jest po prostu nie jest żadną rzeczą. So silence cannot be perceived. Cisza nie może być postrzegana. It cannot be felt. Nie może być poczuta. Silence is that which perceives and feels and experiences. It's not an experience, it's the experiencing itself. Nie jest żadnym doświadczeniem, jest po prostu doświadczaniem. But you still know it. So, but you still some kind know it. No, you are conscious about it. Hold on a second. This is slow down. You are under the impression that Caesar knows the silence. Masz wrażenie, że Cezar zna ciszę. You think you are the body. Ty myślisz, że masz ciało. Therefore you think I am the body. Zanim pomyślisz, że jestem ciałem. But Caesar cannot experience the silence. It's an impossible. Caesar
cannot experience the silence. The body and the mind cannot experience the silence. Myślisz, masz wrażenie, że Cezar, ciało, umysł nie mogą doświadczyć ciszy. Body and mind cannot know, recognize the silence. Ciało i umysł nie mogą rozpoznać ciszy. Body and mind are recognized by silence. Ciało i umysł są rozpoznawane przez ciszę. And silence recognizes itself. A także cisza rozpoznaje sama siebie. So it recognizes itself and it recognizes all what is contained within it. Więc rozpoznaje sama siebie, a także wszystko, co jest w niej zawarte. So it's not knowledge. Więc to nie jest wiedza. Thought is knowledge. Myśl jest wiedzą. If you don't think, there is no knowledge. You know nothing. Jeżeli nie myślisz, to nie ma wiedzy, nie ma nic. But you are still talking about this. You are talking about the silence using your body, your mind. So this mind is in this process of talking, of experiencing silence. The mind is not talking, my friend. Umysł nie mówi. The mind cannot talk. Umysł nie może mówić. The mind is the talk. Okay, umysł jest mową. Jest the body mówieniem. Cannot talk. Ciało nie może mówić. The body is just. The body doesn't even know that it is here. Ciało po prostu jest. Silence is talking through the body. To cisza mówi przez ciało. You see this. Widzisz to? But you cannot see me. Ale nie możesz zobaczyć mnie. I am not what you see, you see. Nie jestem tym, co widzisz. I am that which sees. Jestem tym, co widzi. This body is seen. To ciało jest widziane. This body is an object. Jest obiektem. Mind is also an object. I tak samo umysł jest obiektem. The subject is also an object. I podmiot jest tu również obiektem. Silence is neither a subject nor an object. It's consciousness itself. Świadomość nie jest ani podmiotem, ani przedmiotem. It's the unmanifested side of consciousness. Jest po prostu niezamanifestowaną stroną świadomości. It's the one side of the moon is recognizing the other side of the moon. Jedna strona księżyca rozpoznaje drugą stronę księżyca. The dark side of the moon recognizes the lightened side of the moon. Ciemna strona rozpoznaje tę jasną stronę. One you cannot see and the other one you can see. Jedną widzisz, a drugiej nie. The one that you cannot see sees the one that can be seen. Tej, której nie widzisz, widzi tę, która jest widzialna. I hope this is not too abstract for you. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt abstrakcyjne. So is there something opposite to silence? Like you said, like two sides of the moon? Czy jest coś przeciwnego do do ciszy? There is no opposite in silence. Nie ma żadnych przeciwieństw w ciszy. Okay, I get one more question. You were talking about the subconscious. Mm. Is there any way to contact it? Oh yes, you do it every day. Czy jest jakiś sposób na wejście w kontakt z podświadomością? You are married, tak, robię to codziennie. You are married with your subconsciousness. That's the name of your wife. Jesteś ożeniony ze swoją podświadomością, to jest twojej żony. Actually, your subconsciousness is running your life. So there is any way to make a talking your conscious and subconscious? To make it talk. Talk. It's talking now. Talking about, but to talk. Subconsciousness is talking now. To właśnie podświadomość mówi. But ideas. You're talking about ideas. Ideas are subconsciousness. Mówisz o ideach, o myślach, no, to są wszystko. A way to communicate about the consciousness and subconsciousness. I don't understand the question. Czy można skomunikować, porozumiewać się pomiędzy świadomością a... Can we make them communicate, consciousness and subconsciousness? Can we? The subconsciousness is communicating with consciousness. Podświadomość komunikuje się ze świadomością. Because consciousness is conscious of the subconsciousness. Ponieważ świadomość jest świadoma podświadomości. He doesn't agree with that. What to do? Co zrobić? Okay, thank you. Okay. Thank you. Dziękuję. Okay.
See, you may not believe, accept or understand what I'm going to say. Możecie nie wierzyć, nie akceptować tego, co powiem. See, your life, 90% of your actions and reactions, basically all your behavior is unconscious. 90% waszych akcji, reakcji, waszego życia jest nieświadoma. Most of your actions and reactions are conditioned by preconceived ideas. Wszystkie akcje, reakcje, większość z nich jest spowodowana jakimiś wcześniejszymi myślami. It amounts to say that you are sitting in a car. I always give this analogy. I like it very much. Lubię to porównanie, gdy siedzisz w samochodzie. You are sitting in the car and you have the wheel in front of you. Przed tobą jest kierownica. Steer wheel. And you have a monkey seated on your lap. I masz małpę siedzącą na twoich. It can be a titty monkey. It can be a baboon, it can be a King Kong. It depends upon how big is your subconsciousness. Różnej wielkości małpa, od kapucynki do King Konga, w zależności od wielkości podświadomości. And then the monkey is taking the wheel of the car and is taking you for a ride. Teraz wtedy małpa przejmuje kierownicę i zabiera cię na przejażdżkę. See, and it's running, the monkey is making you... You are not running, but you believe you are running because you identify yourself with it. You are just watching in reality. You are not running in reality, tak you are just watching. You identify yourself with the movement, so you believe that you are moving. Wydaje ci się, że się poruszasz, bo identyfikujesz się z tymi wszystkimi poruszeniami. And then the monkey says, I have an idea. Wtedy małpa mówi, mam pomysł. Life is about marriage. W życiu chodzi o małżeństwo. And the monkey takes you to the church. I zabiera cię do kościoła. See? Mine is about having fun. And życie, drinking and partying and dancing and jolting. O zabawę, dobrą See? Zabawę i przyjęcia i picie. And the mind takes you to the disco. Zabiera cię na dyskotekę. See? Life is about sex. W życiu chodzi o seks. Who knows where the mind is going to drive you? No, nie wiadomo, czy ci zabierze ta mapa. See? A life is about this, life is about that. W życiu chodzi o to albo o tamto. And off you go in the search for that experience that apparently it's going to make you happy. I po prostu jedziemy do tego, za tym doświadczeniem, którego najwyraźniej potrzebujemy. So the activities of the body, so the body is taking this mind, the mind is taking this body to the right, to the left, up and down, as it pleases, and you don't even know what's going on. Umysł zabiera nasze ciało na przejażdżkę we wszystkie strony, a my nawet nie wiemy, co się dzieje. And then eventually the mind gets tired of the world. I w końcu małpa męczy się światem. See, I did everything. Już zrobiłam wszystko. But the mind listens to the ultimate idea. I wtedy umysł zaczyna słuchiwać ostatecznych, najwyższych idei. Spirituality. Duchowość. Enlightenment. Oświecenie. I haven't experienced that. Muszę tego doświadczyć. See, and then the mind takes you to the ashram, to India, to the guru, to whatever. Małpa zabiera cię wtedy do ashramu, do Indii, do guru. In looking for something. Poszukiwaniu czegoś, that doesn't exist. Co tak naprawdę nie istnieje. So this is your subconsciousness. To jest twoja podświadomość. So your life is basically run by preconceived ideas, experiences from the past. Twoje życie jest zarządzane tymi wcześniejszymi You took a picture, became memory. Po prostu you took a picture that became memory. Zrobiłeś zdjęcie i stało się ono twoim wspomnieniem. And that picture, that memory became an abstraction, which is an idea. Ten obrazek stał się jakąś abstrakcją, jakąś ideą. And then life sucks. Życie jest dobaniem. Life is a problem, life is difficult. Życie jest problemem, życie jest ciężkie. Life is about this, life is about that. W życiu chodzi o to albo o tamto. See, and you are always trying to fulfill that image. I po prostu próbujesz sprostać temu obrażeniu, wyobrażeniu temu obrazkowi. And there is an unconscious search for an identity with that image. Jest podświadoma chęć poszukiwania identyfikacji z tym obrazkiem. I want to be the president of the country. Chcę być prezydentem kraju. And you spend 30 years of your life on a mission to become the president of the country. Spędzamy 30 lat swojego życia próbując zostać prezydentem. See? Or whatever it may be. Albo czymkolwiek tam chcemy. Is completely unconscious. Zupełnie nieświadomy.
drawn in for after something, away from something. Biegniemy za czymś albo uciekamy przed czymś. If you become aware of that, jeżeli staniesz się tego świadomy, wow, it stops. Wszystko się kończy, zatrzymuje. And you experience what is it that you are looking for. I doświadczasz tego, czego szukałeś. Peace. Spokoju. This is what you want. Tego właśnie chcesz. You want peace. Chcesz spokoju. But you believe that the peace is going to be there when you get this, that, get rid of this. Ale myślisz, że run away from there. Pokój będzie, spokój dostaniesz tam, gdy otrzymasz to, znajdziesz to, albo pozbędziesz się tego. Have you ever seen a bride that is not stressed? A bride. Widzieliście kiedykolwiek pannę młodą, która nie jest zestresowana? Have you? I haven't. Ja nie. She will not be happy until she will not be even happy that you appear in the church. Nawet nie będzie szczęśliwa, jak się pojawi w kościele. She will be only happy when you say I do. Dopiero będzie szczęśliwa, kiedy ktoś powie tak. See? Then. I wtedy, And then you feel happy. You believe that you feel happy because the guy says I do. You got your certificate of guarantee. Now I know that he's going to be there for the rest of my life. He's going to make me happy. I teraz wierzymy, bo zidentyfikowaliśmy się z tą ideą, że dzięki tej pieczątce stajemy się szczęśliwi na całe życie. Just wait after the honeymoon finishes. I poczekamy teraz, aż się kończy miesiąc miodowy. If it doesn't happen along the honeymoon. Jeżeli to się nie wydarzy jeszcze w czasie miesiąca miodowego. But you are not happy because you got something or someone. Ale nie jesteś nie możesz stać się szczęśliwy, bo dostałeś coś lub kogoś. You are happy because you stop seeking. Jesteś szczęśliwy, ponieważ przestajesz szukać. And your unconscious mental activity stopped. I twoja niepodświadoma mentalna aktywność się zatrzymuje. And you don't know that this happiness or that peace that you're experiencing is your true nature. It is always there. Nie wiemy, że ta prawdziwa nasza natura, ten spokój jest już tutaj, w środku. Czym jesteś według własnego wizerunku? Czym się czujesz? Who are you? I don't know. What do you feel to be? I don't know. Nie wiem. I don't know who am I. Nie mam pojęcia, kim jestem. A i co odczuwasz ewentualnie, co przebiega ci przez umysł w momencie obserwowania na przykład tragicznych wiadomości telewizyjnych? What happens in your mind when you watch, for example, some tragic news on TV? What happened? I don't know. I have to wait for that to happen. I don't remember. Nie pamiętam, musiałbym poczekać na coś takiego. I don't even remember what I said 40 seconds ago. Nawet nie pamiętam, co powiedziałem 40 sekund temu. That's freedom. That's what? Freedom. A to jest właśnie wolność. Masz dzieci? Do you have children? Oh yes. Tak. I co im przekazujesz? Two, boy and a girl. Co im przekazujesz? What do you tell them? Whatever comes in the moment that I'm with them. Cokolwiek pojawia się w tej chwili, gdy z nimi jestem. Czy to jest tak zwana świadomość świadka? To, czego doświadczasz? Can we call it consciousness of a witness, what you're experiencing? Consciousness of yourself. Świadomość siebie. Self-awareness. Samoświadomość. Conscious of being. Consciousness. Świadomość bycia. Świadomość. Which is the totality. Która jest totalnością. We are totality. Jesteśmy tą totalnością. We are what happens and the space in which is happening. Jesteśmy tym, co się dzieje w przestrzeni, którą jesteśmy.
We are not separate individual entities. Nie jesteśmy odrębnymi jednostkami. Or it's better to remove the word we and to say that there is no separate individual self. Najlepiej usunąć to słówko my, żeby nie było oddzielenia. It's only an idea. To tylko jest jakaś myśl. I don't know what I'm going to say next time. Nie wiem, o czym będę mówił następnym razem. I don't even know what I'm talking about. Nawet teraz nie wiem, o czym mówię. How can I possibly know? Skąd mógłbym wiedzieć? How can you predict your next thought? Jak można przewidzieć swoją następną myśl? How can you think before you think? Jak można pomyśleć, zanim się pomyśli? You only know when you are thinking, when the thought already showed up. Wiesz o tym, że myślisz dopiero wtedy, jak się myśl pojawi. You can maybe press the clutch. Możecie wcisnąć sprzęgło. See? And then you can watch the thought. I możecie popatrzeć na tę myśl. And then you may be able to recognize that your thought is either functional, practical or conceptual, ideological. I możecie zaobserwować tylko tyle, czy ta myśl jest praktyczna, czy też ideologiczna, wywodząca się z koncepcji jakiejś. If the thought is ideological and it is recognized as such, puff, it collapses. Jeżeli ta myśl jest koncepcją, jest myślą ideologiczną, to natychmiast upada. So imagine that your thoughts are gears. Mind your thoughts. Imagine that your thoughts are gears, first gear in the car, second gear. Wyobraźcie sobie, że wasze myśli są biegami w samochodzie. And then a thought comes and you press the clutch. Kiedy pojawia się myśl, wciskamy sprzęgło. Oh, better, you are pressing the clutch. Naciskacie sprzęgło. And then the thought comes. I wtedy pojawia się myśl. And it is an idea. To jest jakaś idea. Then this gear doesn't go in, you don't release the clutch and follow that. Wtedy nie wrzucamy biegu po prostu. Nie podążamy za nią. If it is just practical, a jeżeli to jest praktyczna myśl, then włączamy bieg i jedziemy. Something functional, practical for the benefit of the totality happens. Wtedy coś dobrego, praktycznego wydarza się dla tej całej totalności. You can only be aware of your thoughts. Można tylko być świadomym naszych myśli. It is impossible to control the mind. Czy jest możliwe kontrolowanie umysłu? No, there is a need to do so. Nie ma potrzeby. You witness the mind. Po prostu bądź świadkiem swego umysłu. And the mind is under control. I umysł jest już pod kontrolą. Without having to exercise any form of control. Bez potrzeby ćwiczenia jakiejkolwiek formy kontroli. Because among all the things that just happens in life are your thoughts. Bo tak naprawdę większość tego, co się wydarza w życiu, to wasze myśli. It's another spontaneous expression that shows up. Jakaś spontaniczna ekspresja, która nagle się pojawia. Are you following? Nadążacie? No. Okay. Not even listening. Okay. Okay. So.